Ale to jednak im szkodzi. Jeden chyba, tu biegnie, pajek ucieka! Ucieka od tsunami, jeden kurczak, patrz! Hej, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, włącz powiadomienia, kliknij zapisz, a jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górze, życzę miłego oglądania. Yo, siemanko, z tej strony Witam i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i ze mną jest Bella dzisiaj. Siemanko. I słuchajcie, dzisiaj mamy kolejną katastrofę tutaj w Minecrafcie, jeszcze nie wiemy dokładnie jaka dzisiaj będzie katastrofa, ale wy już pewnie się domyślacie po miniaturce i tak dalej. Dziękuję wam za wszystkie lajki pod ostatnim filmem. Dzisiaj taki troszeczkę filmik mieszany z fabułą i bez fabuły, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jak będzie dużo, to będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi. Będziemy wiedzieli, że chcecie więcej nagrywać. A my, Bele, dzisiaj jesteśmy w szkole. Widzę. Dawno nie byliśmy w szkole. Ty masz na plecach jakiś w ogóle plecak chyba te. Co? Obraz masz na plecach. Ktoś mi przyczepił przecież, tak się szkole robiło, nie? Chyba ktoś ci kartkę przyczepił. To jest napisane... Kopnij mnie? Bella to noob. Weź się. Naprawdę. O, siemano chłopaki i dziewczyny. Słuchaj, mamy teraz przerwę, to może skoczymy sobie do KFC na jakieś kurczaczka. Co ty na to? No jasne, długa przerwa, na to. Dobra, to dawaj lecimy, tylko nie wiem, gdzie tutaj nasze motory zaparkowali. O, widzę je, są tutaj, elegancko, dobra. O, ale nasze motory, kurde. Czekaj, ci pomogę. Czekaj, bo ty nie umiesz wychodzić z drzwi, no. Pomogę ci, dobra, są nasze bryki, pa. Bek, siadamy, dobra, i lecimy! Dawaj za mną. No jadę. Dobra, jedziemy. O, to było tutaj. Oj, jest połączek, wielki KFC, jaki napis duży. Ale to mamy blisko. Ostatnio wybudowali chyba, o, jakiś kurczak, A co oni tutaj? Niech on tam idzie. Czemu oni? No właśnie, bo idziemy zjeść kurczaka. Ostatnio wybudowali, to widzę, że jeszcze nie dokończyli wszystkiego, ale tu jest wejście. Dobra, tu zaparkujmy. Okej. Dobra, ej, co tu? Ludzi nie ma jeszcze? No przecież nowo otwarte, tu ludzi powinno być mnóstwo, tu ludzi nie ma w ogóle. O, czekaj, ale jest jakiś ziomek, jest. Dobra, zapytamy go, ej, ziomuś, co tu się wydarzyło? Właśnie nie wiem, nikogo nie ma, uciekły mi wszystkie kurczaki. Jak tu kurczaki ci uciekły? Stary, no to co my tu będziemy jedli, jak ty kurczaków nie masz? Nie wiem, uciekły i powiedział, że zniszczą mi tą całą restaurację. Musicie mi jakoś pomóc. Słyszałaś, Bella? Słyszałam. Musimy pomóc mu uratować tą restaurację, te... Jak tu kurczaki chcą mu zniszczyć to. Ej, ja coś czuję, że to będzie tsunami kurczaków. No chyba. Tak czuję, że to będzie tsunami kurczaków. Dobra, Bella, to co, bierzemy się do roboty. Musimy to jakoś mu tutaj pomóc zrobić. Dziomuś, potrzebujemy od ciebie jakichś materiałów do budowy. Okej, trzymajcie tu wszystko i budujcie. Dobra, dzięki, okej. To co, Bella, bierzemy się za robotę. Musimy tutaj obudować jakąś tą jego restaurację i spróbujemy tutaj przetrwać w sumie, co? Co ty na to? Ja myślę, że to będzie dobry plan. Dobra, to co, bierzemy się do roboty. Okej, Bella, to mam taki plan, żebyś ty dookoła tutaj zrobiła taką dziurę dookoła całego, wiesz. No. Taką małą, ja tutaj wleję lawę do środka. Dobra. Myślę, że to trochę obroni nas. Ale taką wąską tą dziurę, tak? Tak, taką na jeden zrób, ja wleję tutaj lawę i jeszcze dookoła zrobię nam tutaj płotki. No i spróbujemy jeszcze czymś tutaj to obudować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Także słuchajcie, zaczynamy obudowywanie i będziemy tutaj defować to przed kurczakami. Ja już się boję trochę tych kurczaków, nie wiem kiedy one tutaj przyjdą. Ale ten ziomek był bardzo przestraszony, ten szef kuchni. Trochę się zdenerwowałam, bo jestem głodna. No ja też jestem głodny i co? I nic nie zjemy nawet, no masakra. Ej, no trudno, ale jakoś... Może jak, wiesz, jak zniszczymy te kurczaki, to wtedy może się jakoś najemy w sumie. Co ty myślisz o tym? No może i tak. Może to być po... Ale tam z tyłu też, bo tak, tam tak, jest dookoła, chodnik. Dawaj dookoła lecimy, niszczymy chodniki, niszczymy wszystko i obudowujemy to elegancko. Dobra, czekaj, tutaj pyk. Dobra. Troszeczkę... A co to takie To mi przyspiesza. A przyspiesza ci pracę? Troszeczkę krzywo, ale nie ważne. Dobra, tam wylejemy. Ważne, że była wylana lawa, to może jakoś się obronimy przed tymi kurczakami, zobaczymy. O, widzę cię. Czy one nas tu będą atakować? Ej, ale ty tutaj robisz płotkę, ja dziurę tu robię. Dobra, to czekaj, zniszczę te płotki. To rób tą dziurę, żebym ja wiedział gdzie. To zacznij od tamtąd, gdzie już jest. Dobra, to lecę tam. Okej, dobra. Słucham ci ciebie dzisiaj jak nic. Lecę tam. Lecę z drugiej strony to zbudować. Dobra, pyk. Dobra, okej, tu już płotki zaraz będą gotowe. Trochę jest też okay. Tak niechlujnie to kładę, ale trzeba szybko się, trzeba się strasznie. O kurczę, jak tu faktycznie krzywo zrobiłaś. Dobra, bo nie wiedziałam, że to tak jest. Dobra, możesz tutaj jeszcze beczki przed tymi moimi płotkami poustawiać, dobra? Ja myślę, że to będzie spoko. A ja zaczęłam ci pomagać. Nie, to weź dobra, to weź beczki jeszcze stawię tutaj przed płotkami. To też nas trochę pewnie ochroni. A ja zacznę wylewać tutaj lawę. Dobra biorę tutaj lawę. Okej, dobra, mamy.
Elegancko. Ła! Podpaliłem się trochę. Kurde, muszę uważać te. Jest niebezpiecznie z tą lawą. Gdzie masz te beczki? O nie, czy nam się tutaj, żeby nam się tu nie spaliło to KFC te. Barrels, barrels musisz. On ci powinien dać je. Powiedz mu, daj mi barrels. Idę do niego, nie? Dobra, to idź do niego. Jak masz, dał ci, jak powiedziałeś mu barrels? Dał. Myślisz, ty nie umiesz mówić. To ty myślisz angielski. Ty chyba angielski omijałaś, ty chodziłaś na angielski chyba. Oj, Bella, Bella, musisz podszkolić się teraz w angielskim. Widzowie teraz mogą napisać, że Bella się w angielskim podszkoliła. I będzie drama, będzie drama. Już otworzyłam tą beczkę. To nie utwieraj ich. Nie chcę. No niechcący. No ty, to musisz ej, tak ładnie. No właśnie, patrz. Uważaj, bo ono się ja wiem, 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 ale lawę już mamy dookoła ja wylaną widzę. Elegancko. Ja też sobie o, coś tu się... Pali nam się KFC! Nie, podpaliło nam się KFC. Oh my god. Oh my god. Spalimy mu KFC zaraz. O Jezu. Ej, ziomuś, proszę cię, nie denerwuj się na nas. Nie denerwuj się na nas. Dobra, co to takie szkody? No są szkody ostre. Patrz co to się stało. KFC się podpaliło trochę. To nieźle, słuchajcie, załatwiliśmy ziomka. Zamiast mu pomysł, to podpaliliśmy mu KFC. Dobra, odbudujemy to zaraz, poprawimy, naprawimy zaraz, okej. Okay. Jak tam ci idą te... Nie, tu też się pali! Co? Oh my god, oh my god! Myślałam, że już coś źle robię. Nie, pali się KFC! Dobra, dobra, czekaj, jakoś tu mi się udało to... Czemu to się podpaliło? Nie wiem. Co to, czemu to się pali? Ja wiem, że to jest wełna i tak dalej, ale... To nie powinno się tu... Dobra, stawiam tu beczki. Zabuduję mu to beczkami może. Co mi tu beczki stawiasz? Ty nie zgapię. Czekaj, czekaj. Może to się uda mu tu... Dobra. Ale one się otwierają jakby ciągle. Tak. Masakra. Dobra, jakoś to postaram się tutaj obudować, słuchajcie, ale to masakra. Kwarc potrzebny. Ups. Dobra, kwarcem. Te motory mi coś przeszkadzają. Dobra, okej. Tu już prawie mu obudowałem. Ja się boję, bo później przyjdzie to tsunami, nas tam zaleje, słuchajcie, w środku. Jakby tu zrobiliśmy... Motor, posuń się. Jakby mu tu dziury zrobiliśmy. To odjedź tym motorem, co? Nie umiesz? Za motor. Dobra, okej. Chyba tutaj obudowałem. Dobra, czekajcie, jeszcze tu postawię jeden blok, dobra. Tutaj z góry już się nic nie wleje, jeszcze tutaj się trochę zepsuło. Ale to zaraz tu naprawimy, okej. Dobra, i mam nadzieję, że już teraz się nie podpali do KFC. W sumie to jest już nie powinno się wlać. Żebyśmy takiego błędu nie zrobili jak ostatnio, że... No. Zrobiliśmy właśnie sobie tą czaszkę wtedy i wszystko nam się zalało, bo zapomnieliśmy o jednej dziurze. No, była która została. Dziura, była dziura i... No bo jak ty budujesz? I wszystko się zalało. Nie wiem jak ty budujesz. Nie otwieraj tych beczek. Niechcący. Sam też je otworzyłem, dobra. Dziurę tu zrobiłam. Dobra, widzę, że zabudujemy. Okej, elegancko. Popatrz jak jesteśmy elegancko obronieni dzisiaj. Wydaje mi się, że jest epicko, wydaje mi się, że jest epicko. Dobra, to co, a jeszcze tutaj można. To tu zniszczymy, co? Zrobimy tak. A, no. Dobra, okej, myślę, że tyle nam wystarczy, że jesteśmy spoko obudowani tutaj dzisiaj. Do KFC mu pomogliśmy troszeczkę. Dobra, ej, ale motorami teraz tam nie wjedziemy chyba, nie? No raczej. Ty wjechałem, jak patrz. Ty to zrobiłeś? Normalnie, jestem wariat. Ale tu nie mogę wjechać do środka. Okej, zniszczyłem tu wejść, dobra, wjechałem. Jezu, ty tak niszczysz to. Wjechałem, dawaj, wjeżdżaj, bo tu jest dziura, tu. Tędy, dawaj Bella, teraz, ogień. A tu? Prosto. O, ty wariatko, ale ty motorem wjechałeś elegancko. Dobra, słuchajcie, czekamy teraz na tsunami kurczaków, zobaczymy co tutaj się wydarzy. Dobra Bella, pytałaś go o jakieś bronie tak, może, żeby nam to pomógł? Już. To dawaj, szybko. Ci. Musimy, bo ja już tam bardzo. Widziałem, że te kurczaki się zbliżają. Tu jeszcze taka specjalna. Dobra, mam wszystko, okej. Patrzę. Wow, to jest taki... kurczakowy miecz. Tak. Okej, dobra, musimy tu zobaczyć, wiesz co, bo tutaj widziałem te kurczaki, także tu możemy sobie zniszczyć te, masz jakieś bloki w razie co? Mam. Wow, pa, jak się pchają na nas dziady. Idę, chcą nas zaatakować, ty. Płacz. Muszę uważać, żeby nie wyjść. Wpadły do lawy, o, Jezu, udało się. Dobrze. Patrz, wpadły do lawy elegancko. Patrz, a patrz, ile ich tu jest. O nie, o tam idzie kurczakowe tsunami, ja widzę KFC takie. O masakra, ty, tym mieczem musimy ich bić, dawaj. Oj, Papaj atakują, ale fajnie, bo wpadają do tej lawy, ty, udało się. O! O my god, ale one są niezłe, ty, ale tym mieczem lepiej się ich bije, wiesz? Bang. O nie, ale tam ja widzę to... Właśnie, nie strzelaj tak, bo prawie mnie zabiłaś już, Bella. Chodź tu, schowaj się, bo zaraz cię zabiją, chodź. Ale ten miecz jest śmieszny. Ty, no, jest śmieszny, ale fajnie, bo te kurczaki powpadały tu do tej lawy, nie? No, widzę to jest właśnie. Spoko, udało nam się to nieźle, no. Ale patrz, tu idzie to tsunami, widzisz? Jak z przodu. Latają.
wspaniale. Patrz, co tu się dzieje, jak to wysoko idzie. Ej, ja nie wiem. Ty tak leżysz? Ja nie wiem, czy my to przetrwamy. O, widzę je. Masakra. I to takie kurczakowe, widzisz te nóżki z kurczaka, nóżki, takie no. KFC. Dobra, ej, trzeba uważać na te. Ej, uderzyłaś mnie ty wieczem. Nie chodź mi tu. O my god, ile tych kurczaków, tu patrz jak nas atakują, nie? Z tego tsunami, masakra, ale fajnie, bo wszystkie się w lawie spalą. Patrz, 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 patrz. Ej, wow. zaraz zginę, ja uciekam. Mnie. Chodź tu, chodź tu. Chodź, bo ja zaraz zginę. Dawaj. Gdzie jesteś? A ty weszłeś tu. Jakąś inną stronę w ogóle, dobra. Okej, patrz, bo te kurczaki nadal to na nas idą. A to tsunami już się zbli. Oj ty kurde! Kurczaku niedobry. Jok mi mało HP zostało, nie, ja z nimi nie walczę te. Dawaj, zabuduj tutaj, Bella. Ej, mi wpadło to do lawy. Dawaj, zabuduj tu. Te rzeczy. Wiem, a nie masz czym zabudować? Nie. Oh my god, szybko. Mówię. Trzeba coś ogarnąć, szybko, Bella. Trzeba ogarnąć jakieś bloki, szybko. Czekaj, może te. O, jak to długo się niszczy. Nie podchodź, nie podchodź mi pod ten, bo ja niszczę bloki. Idę zobaczyć, może tu coś się łatwo rozwali. Czekaj, dwa bloki potrzebujemy, szybko. Bo tam idziesz w to tsunami, szybko. Masz jeden? Nie! Tego się nie da. Dobra, czekaj, może drewno. Się nie da zbierać. Nie, tam tego się nie da zbierać. Drewno, dobra. Drewno mam, jedno i drugie, dobra, już zaraz będę miał, okej. Okay. Ogarniemy. Drewno, jak się zapali? No. Ale to trudno się mówi, te. Aha. Ale nie wiem, raczej o tego tsunami. Kurczak raczej nam nie zapali, nie? Ten gościu nic dobra. Nam nie pomaga. No nie, co ten stoi tam tylko, no. Ja. Ale poczek wielki, idzie to tsunami, masakra. Kurczaki się tu na nas czają, stoją, to masakra. Ciekawe, czy będą wtedy mocniejsze, no, czy jednak zginą w tym tsunami. Nie wiem, zaraz zobaczymy, może się utopią ty. Ale to... Oby niedobre kurczaki, spadajcie stąd. Chcieliście zniszczyć tam restaurację, nie udało wam się. Uwaga, podjeżdża do nas. No, widzę. Oh my god, już jak jest blisko na maksa, ty Bella, nie zasłaniaj. O Jezu, ciekawe, ej, mam nadzieję, że nigdzie dziury tu nie mamy i nam się nie przeleje, bo by było nieźle, jakby była, nie? Ale patrz, kurde, już się wlewa. Ciekawe, czy nas obronią te beczki trochę, jakby zatamowo, ale tam już idzie ogromne, słuchajcie, nie wiem, czy my to przetrwamy, nie? Takie wielkie tsunami, o, już widzę, że się przelewa chyba przez te beczki. I kurczaki toną, czy nie toną? Nie widzę. Czekaj. Stoi tam tu jeden. On jeden stoi, ej, czekaj, patrz! Popłynął dziadyga! Ale dzisiaj, nie, słychać jakby się topiły niektóre. Niektóre tak. No, słychać jak się topią te. Dobra, uwaga. Ej, patrz, jeszcze podleciał tu do nas, widziałaś? No. Pa, tutaj biegnie. Ale to jednak im szkodzi. Jeden chyba, tu nie? biegnie, pa, jak ucieka! Ucieka od tsunami jeden kurczak, patrz. A jeszcze jak udało mu się wbiec pomiędzy tą lawę a ten, nie? No, niektóre dawały radę, bo ty, przecież nas biły. Nasza cała szkoła zostanie zalana kurczakowym tsunami. Z kurczaków, o masakra. Ciekawe, czy słuchajcie, te tsunami jest smaczne. Nie wiem, ja nie chcę próbować raczej, nie? I ja mi te kurczaki coś mi odpychają dzisiaj. Ej, te. Tam jest dziura! Gdzie? Patrz! Gdzie? W łazience tutaj! Nie! Zobacz! Dawaj jakieś... Nie, to są drzwi, one spoko. One zatrzymają tutaj. To ale mnie przestraszyłaś, już myślałem, że faktycznie jest tam dziura, te. What? Dobra, ale tu patrzę, czy coś... Nie, w łazience jest spoko. Toaletach jest okej, okay, nie, my jesteśmy obudowani okej, okay, także tutaj raczej przetrwamy to tsunami, już zaczęło nas zalewać totalnie, patrz. No widzę właśnie. I słychać jak kurczaki się topią tam, ale będzie mięska, słuchaj ziomuś, uratowaliśmy ci restaurację, przetrwamy to. Za to potrzebujemy jakieś no, bony, nie? Powinniśmy dostać jakieś bony, stary, i wszystko w ogóle, mega, naprawdę mega sprawa. Dolewek. Widziałeś? Udało nam się uratować się. Jeszcze patrz ile kurczaków będziesz miał teraz, normalnie będziesz mógł to robić 100 lat. O, i znowu wełna się robi biała, patrz. No, widzę. Widzisz? Trochę przemienia nam restaurację. Nie różowa. Tak, biała, nie różowa. Jakbyście. Nie jestem daltonistą, to jest biała wełna. Jak nic. Dobra, oje! Drzwi mi się otworzyły. No co ty robisz? Te, zamykajcie się. O, dobra, udało się. Dobra, ale już praktycznie całą restaurację nam zalała. Ale słuchajcie, udało nam się dzisiaj przetrwać, uratować restaurację, także jest mega. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. Fajnie będzie, jak zostawicie 20 tysięcy łapek w górę. Będzie nam bardzo, bardzo miło. My widzimy się w kolejnym odcineczku, gdzie postaram się odrodzić Hektorka. Tak. I przeteleportować tutaj obsydianka do naszego świata, żeby był razem z nami. Także to będziemy próbować tego w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam bardzo dziękujemy. Widzimy się jutro, pa pa!